Czytałem ostatnio pańską książkę, najnowszą Myśli nowoczesnego Goendecha i mam dwie uwagi na ten temat i dwa pytania takie ogólne. Jedna uwaga to w rozdziale, w którym pan przedstawia ten romantyzm, powiedzmy, w historii polskiej. Mi się wydaje, że jest pewna mała niekonsekwencja. Mianowicie pisze pan, że właściwie po 1945 roku, już pod okupacją rosyjsko-sowiecką, w pewnym sensie uzasadnione było jeszcze ruch oporu, dlatego że była możliwość wybuchu wojny pomiędzy Zachodem i Sowietami, a z drugiej strony pan pisze, pan uważa, że Powstanie Warszawskie było jednym z największych błędów w historii Polski, a przecież rok wcześniej, czyli w 1944 roku, kiedy było jeszcze, nie wszystko było przegrane, nie wszystko było przesądzone, przecież wtedy jeszcze była szansa na jakąś, powiedzmy, ograniczoną niepodległość Polski przynajmniej, o ile byłaby wola polityczna w Waszyngtonie. Więc tu jest pewna niekonsekwencja, tak się przynajmniej wydaje. Druga sprawa to dotycząca tej książki, którą uważam, że jest znakomita i bardzo potrzebna w sensie podsumowania tego, co się stało przez ostatnie 20 lat w Polsce i w tego, co pan proponuje na przyszłość. Druga uwaga, to nie jest niekonsekwencja, to jest sprawa dotycząca Grecji, gdzie pan bardzo słusznie opisuje, jak Grecję wciągnięto w całą tą spiralę długów, ale brakuje kropki nad i, dlatego że to, że oni, że Grecy, że Niemcy chcą sobie jakieś tam wyspy uzyskać za swoje długi, to wynika z faktu, że pod Morzem Egejskim są ogromne pokłady gazu ziemnego. A teraz zapytania, o których mi tutaj już Państwo przypominają. Pierwsze pytanie to jest, czy powstanie jakaś partia narodowa na bazie tego ruchu narodowego. Drugie pytanie to jest, dotyczy samego ministra Sikorskiego. Po co mu była ta cała zabawa z tym Tupolewem? Czy tutaj, przecież on wie, że Rosjanie mu tego nie oddadzą, czy tutaj chodzi o jakieś rozgrywki wewnętrzne w PO. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No nie chcę za bardzo się rozwodzić o historii. To jest temat zawsze żywy, ale no zawsze możemy do tych rozmów wracać i bardziej pewnie w formie książek czy jakichś takich spotkań no, innego rodzaju niż poświęcone bieżącej polityce, ale no ten temat jest bardzo ważny dla mnie i mi się wydaje, że nie ma niekonsekwencji w moich myślach nowoczesnego NDK. Piszę o tym, że żołnierze wyklęci nie byli szaleńcami, to znaczy nie kierowali się imperatywem, że skoro nic się nie da zrobić, to my pięknie zginiemy. Oni opierali się na pewnej koncepcji, która dzisiaj wiemy, że była nierealna, ale wtedy się wydawała realna. Z możliwością wybuchu wojny między Zachodem i Wschodem liczono się. Więc gdyby taka wojna wybuchła, wtedy partyzantka w kraju miałaby znaczenie i istniałaby szansa na odzyskanie w walce zbrojnej niepodległości. Przez kilka lat jeszcze po wojnie to naprawdę sens miało. I dlatego właśnie uważam, że sensu nie miała akcja Burza. Właśnie dlatego uważam, że to było... No, błąd to nawet mało powiedzieć. To było coś gorszego, to była zbrodnia, prawda? Po prostu dokonana, nie wiem z jakich powodów, czy chyba jakiegoś szaleństwa, które władze londyńskie ogarnęło, ponieważ akcja Burza, której częścią było Powstanie Warszawskie, było wysadzeniem w powietrze całej struktury armii podziemnej, podanej jej na tacy Sowietom do wymordowania. No, akcja Burza polegała na to, że wszędzie tam, gdzie chodziła Armia Czerwona, to Polacy mieli wcześniej robić powstania za Armię Czerwoną uprzejmie, prawda, wycinać garnizony niemieckie, otwierać jej drogę, a następnie witać wkraczających Rosjan jako gospodarze. I ci wszyscy, którzy z tych wszystkich tysięcy ludzi, którzy witali wkraczających Sowietów jako gospodarze, nikt nie wiemy nawet, co się z nimi stało. To znaczy nie mamy żadnych dokumentów, gdzie ich wymordowano, bo to, że żaden z nich nigdy już więcej nie był widziany, z tych władz, które się ujawniały na żądanie rządu londyńskiego, to wiemy. I mimo iż pierwsze doświadczenia już były znane w Londynie, nikt się nie odważył z tej zbrodniczej, szaleńczej dyrektywy o akcji Burza wycofać.
że zupełnie inna byłaby sytuacja, gdyby Sowieci w Polsce mieli świadomość, jak silna jest armia podziemna i jak się muszą z tym liczyć. To jest, dlaczego o tym warto dzisiaj mówić, bo przecież polityka prowadzona dzisiaj przez państwo polskie, także przez ludzi uczciwych, którzy chwilami w III Rzeczpospolitej do władzy dochodzili, jest polityką równie absurdalną, jak ta polityka oparta na przekonaniu, że uzyskamy jakąś tam pozycję, jeżeli zyskamy sobie wdzięczność Rosjan, że im pomogliśmy w wyzwalaniu kraju. Tak? Wyzwolimy sami Warszawę, to oni nie będą musieli zdobywać Warszawy tak, jak musieli zdobywać Festung w Breslau czy inne wyfortyfikowane przez Niemców. Nie poniosą strat, więc Stalin z tej wdzięczności coś nam da. No przecież równie bezmyślny sposób myślenia sprawił, że Polacy pojechali do Iraku bez postawienia jakichkolwiek warunków wstępnych. Stany Zjednoczone tam miały swojego sojusznika wiernego, którym jest Turcja, i wierny sojusznik Turcja, pytany o to, jak się zapatruje, powiedział, że on oczywiście pomoże w sprawie wolności, ale potrzebuje za to tyle a tyle milionów dolarów, awionikę do F-16, to i wtedy chętnie udostępni swoje lotniska. I nikt się nie obraził, bo to jest biznes talk. Amerykanie się zgodzili, spełnili te prośby i Turcja wzięła udział nie bezpośrednio, ale przez głównie udostępnianie swojej przestrzeni powietrznej, infrastruktury lotniczej. Natomiast Polacy oznajmili dumnie, a za wolność to my zawsze, proszę bardzo, wysyłamy, no tylko 2000 wojska, bo więcej nie mamy, ale wysyłamy jak za wolność. A potem po paru latach zaczęło się dopominać, no ale myśmy jakoś właściwie nic nie dostali, to co Amerykanie się dziwili, a co niby mieliście dostać? Przecież powiedzieliście, że wy tam idziecie za wolność, no nie stawialiście żadnych warunków, to o czym rozmowa. I podobna sytuacja, no nie wspomniałem o tym, że jednym z tematów ostatnio, prawda, istotnych w tym, co się dzieje w kraju, jest nagle podjęta kwestia przez Donalda Tuska jakby przyspieszania naszego wstąpienia do strefy euro. To jest sytuacja skomplikowana, bo myśmy się generalnie zgodzili przyjąć wspólną walutę, ale nie ustaliliśmy terminu, kiedy ma to nastąpić. W sytuacji obecnej przyjmowanie wspólnej waluty, wszyscy się zgadzają, jest dla Polski skrajnie niekorzystne. W związku z tym no, należy wykorzystać wszystkie możliwości, żeby zachować obstrukcję, żeby spełnić kryteria, tak bym sformułował nasz interes, spełnić maksymalnie kryteria wejścia do strefy euro i broń Boże do tej strefy euro nie wchodzić. Tymczasem, no znowu tutaj słyszymy, zresztą jak w każdej europejskiej sprawie, nieustająco słyszymy tę argumentację, że przecież musimy pokazać Europie, że my jesteśmy chętni, prawda, że my myślimy interesem wspólnej Europy i tak dalej. No, jakaż to jest naprawdę bezmyślność polityczna, sądzenie, że politykę się robi przez to, że się coś pokaże dobrego, że się zyska sobie dobrą opinię i wtedy oni z wdzięczności dla nas coś zrobią, nie kierując się interesami, tylko wdzięcznością. To tyle, przepraszam, o tym tytułem wyjaśnienia, dlaczego w mojej książce się te wątki historyczne znalazły i dlaczego one są ważne. Co do pytania, które pan zadał o ruch narodowy, ja no, śledzę te sprawy oczywiście i powiedziałbym, że tutaj pojawiły się takie dwie koncepcje na polskiej scenie politycznej. Jedna to jest koncepcja Romana Giertycha, który chce budować jakiś ruch narodowy pomiędzy Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, że na prawo od Platformy, ale bardziej do centrum, prawda, niż jest PiS. No jest pytanie, co w Polsce oznaczają te polityczne kierunki prawo-lewo. Ja zawsze definiuję tak, że u nas prawica to są ci, którzy negują Magdalenkę, którzy odrzucają układ okrągłostołowy i hierarchię utworzoną przy tym układzie. Natomiast na lewo właśnie są ci, którzy twierdzą, że to jest uczciwy moment założycielski państwa polskiego, więc III Rzeczpospolita jest państwem legitymizowanym i hierarchia, elity tego państwa są elitami uprawomocnionymi, prawda, i nie należy ich atakować. Więc tak się ten spór polityczny u nas układa i tak się ten spór polityczny toczy. W taki sposób go należy rozumieć. No więc teoria Romana Giertycha, czy próby, które on podejmuje, jest to budowanie jakiegoś ruchu narodowego, nawet uciekającego zresztą od nazwy narodowej, gdzieś tam po środku, z wykorzystaniem sondażowej popularności prezydenta Komorowskiego i gdzieś tam podczepianie się pod niego. Jest to robione metodą gabinetową, metodą wkręcania się,
symbolem tego był prezydencki marsz 11 listopada, gdzie Giertych czy Michał Kamiński, który bardzo też w tym współpracuje, wystąpili z prezydentem Komorowskim maszerując pod pomnik Dmowskiego. Również chyba elementem tego jest też przejęcie tygodnika, uważam, że bo nowy redaktor naczelny tego i ta nowa redakcja jest gdzieś tam właśnie z okolic Giertychowskich. Tak się przynajmniej to kojarzy, no i tu niewątpliwie pewne powiązania personalne istnieją. Moim zdaniem to jest koncepcja śmiechu warta. To jest nowy prom. I nikogo Michał Kamiński z Romanem Giertychem nie porwą, nikogo Platformie nie przyprowadzą. Może gdzieś się tam wkręcą, może ktoś dostanie jakiś stołek, może pan Kamiński dostanie miejsce na liście do Europarlamentu, co jak się wydaje jest jego marzeniem, w imię którego jest zgodzić się na wszystko, nawet na najbardziej upokarzające człapanie na kolanach przed Platformą Obywatelską. Sądzę zresztą, że jeśli nawet zostanie nagrodzony, pewnie nie, bo nie ma czego za bardzo wynagradzać, ale jeśli nawet by dostał to miejsce, to pewnie elektorat Platformy i tak go skreśli, tak jak to było w wypadku Mariana Krzaklewskiego, który się przecież do Europarlamentu nie dostał, co zresztą chyba tam ci ludzie właśnie z tej grupy zdają sobie sprawę, dlatego mocno lobują za taką zmianą prawną, żeby istniała lista krajowa do Europarlamentu, nie wybory w okręgach, tylko jedna lista krajowa, no to wtedy ten ktoś tam na 14 miejscu umieszczony mocą dealu partyjnego miałby szansę się dostać. A nie rozgadując się o tym, no nazwałem to taką właśnie koncepcją budowania nowego pronu, jakiegoś takiego neopaksiku przyklejonego do Platformy Obywatelskiej i moim zdaniem jest to absolutnie do niczego się nie nadające. Natomiast jeżeli mówić można o pewnym ożywieniu ruchu narodowego, to rzeczywiście jest to bardzo prężna i spontaniczna działalność młodych ludzi, w której ja nie uczestniczę w żaden sposób, bo nie jestem już młodym człowiekiem, że ci ludzie nie szukają zresztą żadnych takich poparć. Tam z ludzi starszego pokolenia no, znalazł się poseł Zawisza, który czasem występuje w ich imieniu. Znalazł się, no nie wiem, rzecznik obozu narodowo-radykalnego, pan Kowalski, który pamiętam, kiedyś był działaczem Unii Polityki Realnej i też jest tam w okolicach 40+. Natomiast, proszę Państwa, tak naprawdę, co to jest? To są ludzie, którzy się w różnych miejscowościach, małych czasem, spotykają, głównie dzięki internetowi, głównie dzięki komentarzom w portalach, dzięki takim rozmaitym prawicowym mediom społecznościowym, odnajdują się i chcą działać. I zakładają sobie coś miejscowego, co nazywają Narodowy Rzeszów albo Narodowy Szczep Rzeszyn, nie wiem, to tak nazwami mi ja zrzucam, bo akurat nie wiem, czy tam jest, prawda, albo Narodowy Grzegrzynowice, no nieważne. Zaczynają działać, zaczynają robić jakiś marsz, szukają kontaktu, zaczynają akcję taką samokształceniową. Jest to bardzo spontaniczne, jest to ich. Gdzieś to się wlało jakby w ramy organizacyjne Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego, ale ja widzę, bo często dużo jeżdżę po Polsce, zawsze mam tych ludzi na sali, którzy z tego się wywodzą, czasem z nimi rozmawiam i widzę, że to są ludzie, którzy się zupełnie spontanicznie zdają, że to jest zupełnie nowe pokolenie. To jest pokolenie obecnych kilkunastolatków, którzy mają świadomość życia w kłamstwie, którzy mają szczerze dosyć tego życia w kłamstwie. Przecież to wszystko, prawda, o czym tutaj Państwu mówiłem, no ludzi dotyka. No tak jak, tak dokładnie jak w PRL-u następuje gdzieś tam to obudzenie, że człowiek widzi, tak jak moi rówieśnicy to i ja przeżywaliśmy w latach 80., że żyjemy w jakimś totalnym absurdzie, kretynizmie i coś z tym trzeba zrobić. I ten ruch narodowy jest też wyrazem klęski Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma języka, którym tych ludzi może przyciągnąć. Że oni chcą się ze sobą kontaktować, oni szukają haseł, znajdują te hasła właśnie w tradycji narodowo-demokratycznej, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo od lat pracowałem nad tym, żeby ta tradycja nie kojarzyła się z Paksem, prawda, czy z tygodnikiem Myśl Polska, tylko żeby kojarzyła się z korzeniami endeckimi, o których dzisiaj zapomniano. Ci ludzie znajdują ramy organizacyjne w organizacjach przez wszystkie media opluwanych, odrzucanych, okładanych
kalumniami jako faszyzujące, czy zgoła wręcz faszystowskie, rasistowskie, antysemickie, ksenofobiczne. Właśnie to jest dla nich uwiarygodnieniem, że to jest coś, w czym mogą istnieć, że to jest jakby przez oficjalność wyplute, zarówno przez oficjalność rządową, jak i przez główną siłę opozycyjną, parlamentarną. I nie mam pojęcia, powiem Państwu szczerze, co z tego wyrosnę. Kibicuję temu, chciałbym, żeby z tego wyrosła kiedyś partia polityczna, bo jeżeli jest sens tworzyć ruch narodowy, to na pewno nie tam, gdzie go Roman Giertych sobie umiejscowił, czyli między Platformą a PiS-em, ale wyłącznie na prawo od PiS-u. W takim sensie tego kierunku na prawo-lewo, o którym mówiłem. I oczywiście zawsze jest niebezpieczeństwo, gdzieś tam koło tych ludzi krążą jacyś tacy szemrani goście z Blood and Honor, Narodowe Odrodzenie Polski, jakieś skinheadzkie ruchy, gdzieś tam im klarują, że bycie narodowcem to polega na biciu Żydów i pedałów, prawda, czy murzynów na ulicach, czy coś takiego, ale mimo wszystko tam ja obserwuję duży potencjał, który pozwala wierzyć, że ci ludzie nie pójdą za jakimiś takimi chuligańskimi hasłami i absolutnie nie jest to taki ruch narodowy, o jakim marzy Gazeta Wyborcza, która właśnie gdzieś tam w postaci Narodowego Odrodzenia Polski ma ten swój ruch narodowy, taki jakiego potrzebuje, żeby nim ludzi straszyć, czy jakiego potrzebują Miller z Palikotem, prawda, żeby straszyć i istnieć, że oni tutaj, ich sensem istnienia jest walka z jakąś rzekomą brunatnością, czy rzekomą faszyzacją życia. Byłem ostatnio na takim marszu współorganizowanym w Kielcach przez Klub Gazety Polskiej i Obóz Narodowo-Radykalny. Mówiłem tam do tych ludzi, że widzę, jak wchodzi w życie publiczne nowe pokolenie, które wierzę, że nie będzie takim pokoleniem skorumpowanym, jakie niestety w tej chwili dominuje jeszcze w III Rzeczpospolitej. Moje pokolenie ludzi młodszych, pokolenie Gazety Wyborczej, którzy uwierzyli, że liczy się tylko pragmatyzm, że liczy się tylko kasa, że ojczyzna jest tam, gdzie wygodnie, że promocje w supermarkecie, 3 w cenie 2, kredyt bankowy, to wszystko załatwia i ciepła woda w kranie i nie myślmy o sprawach ważnych. Grillujmy, prawda, starajmy się, nie myślmy o tym, co się z krajem dzieje, myślmy o tym, co nam się udało, co my pod siebie zgarniemy. A mówiłem to bardzo szczerze, naprawdę tak uważam. W tych młodych ludziach widzę dużą nadzieję dla Polski, chociaż to, jak mówię, jest to ruch w powijakach, jest to ruch w zaczątku, jest to bardzo spontaniczny ruch ludzi, którzy zrozumiały jest, że są nieufni wobec starszych, nie chcą wierzyć politykom, również tym uważanym za prawicowych. No, tyle mogę na razie powiedzieć, że w odpowiadając na Pańskie pytanie, że w moim przekonaniu potencjału na partię polityczną to tam jeszcze nie ma. Ale dajmy czas, myślę, się narodzi, bo tam jest ruch intelektualny, tam jest ożywienie, tam jest, to widać w internecie, prawda, że tam jest wymiana myśli, tam się być może rodzą jacyś nowi liderzy. Daj Boże, że to za lat kilka będzie wyglądało już wystarczająco tak, żeby rzeczywiście odegrać rolę w polityce. Na razie odgrywa rolę, powiedziałbym, w takim życiu może intelektualnym, niekoniecznie dobre słowo, chociaż też, ale no, wnosi to jakieś ożywienie, po prostu widać, że coś tutaj w tej sferze, którą się mądrze nazywa metapolityką, się pojawia. Czy to stanie się zapleczem nowej partii? No bardzo możliwe, bo jak powiedziałem, Prawo i Sprawiedliwość w takim kształcie, jaki ma obecnie, kompletnie dla tych ludzi nie jest atrakcyjną propozycją, jest przez nich odrzucane, ale jeszcze bardziej jest przez nich odrzucany establishment, który rządzi III Rzeczpospolitą i która sprawia, że ci ludzie nie widzą przed sobą perspektyw życiowych, tak jak myśmy w późnym PRL-u, prawda, mówię o swoim pokoleniu, nie widzieli, że przez tę całą nomenklaturę, przez te układy się przekryśnie.
Jezus.